do Ciebie, Jasnogórska Matko, Królowo Rodzin, przybywamy, aby prosić Cię o pomoc w budowaniu pokoju i miłości w rodzinach. W sytuacji kryzysu życia rodzinnego pragniemy ukazać miłość Matki, która była i jest szczególnym skarbem kultury polskiego narodu. Jeśli ocalimy dziś miłość Matki w rodzinach, to na tej miłości wszystko odbudowane być może. 27 maj 2017 rok. Pałac Szlaf Gotrzów, Cieplice. Ogromnie się cieszę, że kolejny raz na Filii Politechniki Wrocławskiej tu w Cieplicach, w zamiejscowym ośrodku dydaktycznym, jest sesja naukowa w ramach Święta Matki. Karkomorze to także mistyczna kraina Karkontoi, w której niemal magiczne klimaty łączą się z metafizyką dostępną człowiekowi. To materialna rzeczywistość, która jest miejsce na prawdę, dobro i piękno. Przede wszystkim gratuluję wszystkim Panom, że przyszli dzisiaj, że nie przestraszyli tematu. I że są też na sali kobiety, bo to one ciągną swoich mężów do lekarza, bo bez nich to mężczyzna w ogóle by do doktora nie poszedł. Bardzo się cieszę, że pani doktor, nasza Agnieszka Dojs, która jest bardzo ceniona, bardzo się cieszę, że ludzie bardzo ją lubią, cenią. Muszę pochwalić, że ciągle studiuje, to są zawody, gdzie trzeba całe życie się uczyć. Dlatego jest pełen uznania. Cieszę się, że ma dobrego męża, że mąż to rozumie, bo to jest ważne. Jest zawsze piękna, młoda, sercem na dłoni. Bardzo się cieszę, że podjęła moją prośbę, żeby dziś podzielić się w tym temacie. Jak porządek jest w żołądku, to żołądek jest w porządku. To może ja jedno jeszcze powiem. Bardzo proszę. Żyjemy z ćwierci tego, co jemy, a z trzech czwartych żyją lekarze. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Pani Elżbieta i pan Leszek Karapinowie, serdecznie zapraszam. Pani Ela współpracowała z nią wiele, wiele lat. Proszę państwa, to jest taka mróweczka. Dziękujemy bardzo serdecznie, pozdrawiamy tych kobiet do nas. Oddział! Baczność! Za mną! Marsz!
proszę Państwa, na razie wszystkich witamy i pozdrawiamy. Witamy serdecznie wójta, Ryszard Jędrów, wójt gminy Trójca, a teraz czwórka gości honorowych, właśnie błękitnych beretów, misji pokojowych, wszystkich przedstawimy. Mazolecki, Mazolecki, to tak dekoracyjnie, pięknie, a za nimi orkiestra Jona Skrzyńczy, Edward Zurek, poczet honorowy Straży Grobowej Turki, i Turki przed nami, jak ważnie, kolorowo. Ważnie, kolorowo i słonecznie. A więc, proszę Państwa, już robi się gorąco. A tam w głębi ogródek księdza Steca w tym roku muszę powiedzieć, że przyjrzałem się, wyplewiony ksiądz miał więcej czasu, jest sałata, rzodkiewka. Jak ktoś jest bardzo głodny i szczypior, to można sobie pojeść, ksiądz pozwolił. No niestety nie ma truskawek, ponieważ bardzo późna wiosna i dopiero truskawki kwitną, ale mam nadzieję, że ksiądz jeszcze jakieś święto latem zorganizuje, żebyśmy trochę podjedli. Proszę Państwa, więc teraz jeszcze powiemy o porządku. Uroczysta msza święta o godzinie 11 po mszy świętej Słowo o Matce tradycyjnie, tak jak Eleni, jak Zanussi, jak profesor Miodek, jak wiele innych gwiazd, jak Włodek Lubański, jak Jerzy Gorgoń. Właśnie będą dzisiaj pani poseł Marzena Machałek będzie mówić o swojej mamie. Poseł czterech kadencji, rodem tutaj z pobliża, a teraz jest parafianką tutaj parafii. Tak, już mówiłem, ale jeszcze raz powtórzę. Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Jest nam bardzo miło, że pani poseł znalazła czas. Będziecie panie na filmie. Pozdrawiam serdecznie. Pa, pa. Proszę bardzo, panie sprzedające losy. Pozdrawiamy serdecznie. Nie wyrzucasz 18 dodatkowe losowanie. Są jeszcze takie... Wtedy można coś specjalnego wybrać. Specjalnego, tam jest na kartce wszystko napisane. Tak. Kolejny punkt sprzedaży losów. To już 5,0 5,022 tak. Koszykarki. Szczęśliwa trzynastka. Boisko C, koszykarki, szczęśliwa trzynastka. Wojnę, bo oglądam boiski. Boisko D, wolny. Zapraszamy serdecznie do uzdrowiska
cieplicy to jest pokaz naszego flagowego zabiegu, aerozole, płukanie oka leczniczą wodą termalną. To jest święto matki i patrzymy na gości. Jest Piotr Paczuski, wiceprezydent Jeleniej Góry. Jest Roman Kulczycki, prezes uzdrowiska Cieplice. Jest także, widzę, także kolejnych gości. Paweł Osuch, dyrektor szpitala MSW. Jest pan senator Krzysztof Mróz. Wszystkich serdecznie na scenie powitamy. Ekscelencjo księże biskupie, komendant gwardii Matki Bożej Miłosierdzia Andrzej Ciepły melduje gwardię gotowe do uroczystej muszty z okazji święta Matki. Przyjmuję wezwanie. Gorące, gorące brawa. My bramami powitajmy gwardię Matki Bożej. Uczęczyniczyła ostatnio w spotkaniach na Podkarpaciu. Księdzem proboszczem byli także na Jasnej Górze. Tam u księdza Rakoczego uroczysta msza święta. A teraz prezentują lustrę paradną. 15 lat funkcjonują przy parafii. 15 lat 21 z udziałem pani Marzeny Matarek obchodzili swoje uroczystości tu w parafii. Wyćwiczeni, zahartowani, ale też w ubiegły poniedziałek pożegnali jednego z kolegów, który przeszedł już do wieczności. Smutne wydarzenie poniedziałkowe. Że zawsze co roku na święto Matki parada naszej straży grobowej i świątecznych gości. Oni wjeżdżają do Tryńczy, Tryńcza przyjeżdża także tutaj do nas. W tej paradzie podkarpackiej jeżdżą po całym kraju. No i oczywiście uczestniczą w uroczystościach tutaj naszej cieplickiej parafii. Ale dajcie jakieś większe brawa dla nich, do takie oklaski z Bożej łaski. Dajcie brawa, bo ta gwardia sławi, jest ambasadorem na całej Polsce. W przyszłym roku z okazji 30-lecia. Tak. I teraz oddają honory dla gości zaproszonych. I teraz, proszę Państwa, Straż Grobowa Turki. Powitajmy ich brawami, my razem z orkiestrą. A dyryguje tą strażą wójt gminy Tryńca, Ryszard Jędruch. Ze sztandarem Straż Grobowa. Piękny układ, piękne stroje, proszę Państwa.
piękne mażoretki, a także cudna młodzieżowa orkiestra, która jest po raz trzeci tutaj jest w Cieplicach. Barwne widowisko, naprawdę warto było po mszy zostać i pooglądać. To zostaje w pamięci. Zapraszamy senatora Rzeczypospolitej Polskiej, pana Krzysztofa Mroza. Mamy już reprezentację i parlamentów, czyli i senatu, Sejmu i Senatu. Zapraszamy serdecznie księdza biskupa Stefana Cichego. Bardzo prosimy. Zapraszamy na scenę także wicemarszałka województwa dolnośląskiego, pana Tadeusza Samborskiego. Również na scenę zapraszamy także kuratora dolnośląskiego, kuratora oświaty Romana Kowalczyka. Zapraszamy również teraz gospodarzy miasta Jeleniej Góry, a reprezentuje ich Leszek Wrotniecki i Piotr Paczuski. Leszek Wrotniecki, przewodniczący Rady Miasta, i Piotr Paczuski, wiceprezydent miasta. Na scenę zapraszamy również bardzo gorąco prezesa uzdrowiska Cieplice, pana Romana Kuczyckiego. Serdecznie i gorąco zapraszamy. Pan Roman bywał już tutaj na scenie jako wicewojewoda dolnośląski. Serdecznie i gorąco Romana witamy. I również zapraszamy także tutaj prezesa Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, szefa Rady Parafialnej Zbyszka Ładzińskiego, Polska. A tym kapitanem będzie nie kto inny jak ksiądz doktor prałat Józef Stec, gospodarz Święta Matki. Proszę Państwa, 32 lat w Cieplicach, 29 Święto Matki. Z Wrocławia, później Wałbrzych, później Cieplice. I to, co tutaj widzimy na tym pięknym placu kościelnym, to jest jego dzieło, oczywiście wspólnie z parafianami przy wsparciu decyzji legnickiej, a wcześniej jeszcze wrocławskiej. Ekscelencjo, księże biskupie, cieszę się, że ksiądz jest z nami, jest w mojej parafii. To jest przepiękna rzecz i cieszę się, że w tej parafii jest taka piękna tradycja, taka piękna Boża tradycja czczenia, tak w sposób szczególny mam, matek. I jeszcze jak nie byłam parafianką, miałam okazję tutaj bywać. Zawsze jest pięknie, zawsze jest godnie, zawsze jest serdecznie, zawsze dużo ludzi się w to angażuje. Gratuluję teraz zatem mojemu księdzu proboszczowi. Dziękuję Ci za to, że tak pięknie to organizujesz, że potrafisz ludzi zmobilizować, zmotywować i pokazać, że najważniejsza jest miłość, a bez matki tej miłości nie mielibyśmy w sercu, byśmy nie doświadczali. Wszystkim mamom życzę wszystkiego dobrego i tej miłości od dzieci, szacunku od wszystkich i dużo radości, dużo pogody ducha.